jest łek. Powiecie, gdzie się inny wściekł przed. Kto żył ten ciało, trąbiły trąby na głos. Chwila piękna jak śmierć i ulotna jak sen. Zapomniany. Pogrzeb, wie pan. A to ja poczekam. No, ja tu jestem tylko kelnerką od wszystkiego. To mogę panu zrobić kawy albo herbaty. Ja? Co pan chce? Ja jestem z Warszawy. To nic nie szkodzi. Niech pan mi poda rękę. No. To co, przynieś panu tę kawę? Ja, wie pani, ja tu jestem po raz pierwszy, to jest moja pierwsza praca. Podoba się panu ta praca? Tak, dlatego przyjechałem i chciałem tego doświadczyć. Mnie się moja praca nie podoba. To nie jest pozycja dla mnie, ścierać kurze, podawać byle jakie napoje, byle jakim klientom. A jednak pracuje pani. No, muszę. A ja przyjechałem, żeby to wszystko rozgryźć. Co pan musi rozgryźć? No to wszystko, wie pani, to środowisko, szczególnie chodzi mi o młodzież, bo jestem dziennikarzem. Rozumie pani? Ale tutaj nie ma co rozgryzać. To jest spokojne miasteczko. Choćby dziś wszyscy pojechali na pogrzeb. A może pan przyjechał w związku z tym pogrzebem? Nie, to znaczy chyba tak. No tak, skoro akurat w dniu mego przyjazdu jest ten pogrzeb, tak. Co ciekawe. O, idzie pan Mietek. Przyniosę tę kawę. Ciaciuszka, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Ja do pana przyjechałem właśnie z Warszawy, chciałem się zameldować, a tu mam właśnie wszystkie papiery. Kasiuszko! Proszę jakiś pokój tak? Może jednoosobowy z łazienką gdzieś na tydzień, wie pan mówił. Mówiłeś coś? Pokój. Mówiłeś coś? Ja nie, chyba mój duch ciebie wołał. Coś ty zwariowała, dziękuszko? Wydawało mi się, że twój duch usiadł ci na twarzy. Słucham pana, ani jednego wolnego łóżka. Jak to? Lada chwila przyjeżdżają specjaliści. Ale ja jestem z Warszawy, rozumie pan? A, z Warszawy. A, no to pan da sobie radę. Warszawiacy to bardzo sprytni ludzie. A nasi specjaliści przyjeżdżają z Italii. A gdzie jest jakiś hotel? Zaraz, żeby pana nie okłamać. Chyba w Krakowie? Nie ma tu innego hotelu. Musi pan szukać na własną rękę. Ziemia mu obrzydła, więc rozłożył skrzydła. No i w chmurach z nim. To jest od 47 roku, jak zastrzelili sekretarza PPR, drugie u nas w mieście zabójstwo. Nie licząc tych przejechanych przez samochody. Nie licząc tych, drugie. Niedobrze, panie, niedobrze. Pan znał tego, co tu leży? A pan go nie znał? Nie. Nikt go, panie, nie znał. Nikt. A on znał się na takich rozmaitych dźwiękach, jak jaki Mozart albo co. Był strojcielem fortepianu. Najbardziej był jak Bóg. Przez to go, panie, pewnie wszyscy w mieście lubili. A to patrz pan. Śmierć jak w kinie. Strach pomyśleć. Ciekawe tylko, kto go zabił. Jak to zrobił, panie? No ale chyba ktoś prowadzi jakieś śledztwo. Śledztwo. Śledztwo to skomplikowana sprawa. A prawda nie oliwa sprawiedliwa, co na wierzch wypływa. Prawda jest jak ryba. Śliska jak węgorz, panie. O wampirach pan słyszał? O wampirach jak w bajce. Nie. O tym w Krakowie albo w Katowicach. Tak, tu może zachodzić podobna struktura. Śledzi się śledzia. A rekiny burszują na wolności. No jednak łapią przestępców. Przestępców. Kto może wiedzieć, kto jest przestępcą? Dowiedzieć się można. No tak, a jakie są na to dowody? Weź pan, panie, rzeźnika, albo wojnę, albo tego wampira. Zawsze znajdzie się jakieś inne, ważniejsze racje. Oj, z pana to... Nie, panie, ja jestem tylko nieuczonym grabarzem. Skromnym posługaczem. Tej całej ceremonii. Więc powinien pan znać całą powagę śmierci i smutek odejścia. To jest, panie, płynna sprawa. Ja panu mogę tylko powiedzieć, kto stuknął tego strojciela. Czusiu. Ty też chcesz dostać? Ja nie. Nie chciałbym. Znaczy, tak wszyscy do ciebie mówią. Źle mówią. Na imię mam Halina. Czekaj. A ja Jacek. Wiesz, oni, znaczy ci tam, wygonili mnie. Rozumiesz? Oni postanowili, że są dorośli. Rozumiesz mnie. I każdy z nich ma swoją dziewczynę. Tylko ja nie. Nie chcesz mieć, czy... Nie rozumiesz. Chcę mieć. Muszę mieć, bo chcę być taki jak oni. Z nimi chcę być. A poza tym chcę. Czemu nie? Aha. Wiem, o co ci chodzi. Trzeba ci znaleźć jakiś towar. A czy ty nie mogłabyś... Ja? Coś ty. Dlaczego ja? Nie wiem, jak ci powiedzieć. Podobasz mi się. Masz fajną pracę. To ja ci się podobam, czy moja praca, to czy... i to. No co, będziesz ze mną chodzić? Czekaj. Niech ci się przyjrzę. A gdzie będziemy chodzić? Wszędzie. Dokąd zechcesz. Na przykład... Na przykład? Nie wiem. Możemy iść albo do mnie do domu,
albo do kawiarni? No, zastanowię się. Zobaczymy. Za rozprzestrzenianie fałszywych plotek o morderstwie na stroicielu fortepianu oraz za inne twoje podłe poczynania. Ręci, do roboty! Czekaj! Nie będziesz nigdy garał głupstw. Będę. Nie będziesz nigdy stał na mojej drodze. Będę. Nie będziesz nigdy zaczepiał naszych dziewcząt. Będę. Nie będziesz nigdy zwalał swojej winy na nas. Nie będę. Sprawiedliwości stało się zadość. Ma ktoś coś przeciwko? Ja! Ja mam! Co to za rozmów? Stop! Chyba odwrotnie, to on jest pobity. Władek jest zabity, dzwoń na milicję! Nic mu się nie stało, jest zdrowy, cały, nie trzeba dzwonić. Władek, to nie dzwoń na milicję! Okulary. Tutaj są. To znaczy, były. No, i co pan najlepszego zrobił? Co? Co się stało? Dostał pan w głowę, bo się pan wtrącał w nie swoje sprawy. Jak to w nie swoje sprawy? To także są moje sprawy. Oj, dobrze, dobrze. Przyjdzie czas, to pan zrozumie. A teraz... Po co ja idę? Gdzie ja idę? Co idę? Co idę? Co? Ten z recepcji powiedział mi, że nie ma miejsc. Chociaż wiem, że są na pewno. Co pan prawda? Co? Ci specjaliści naprawdę przyjechali. To jest kościół? Nie, plebania. No to co? Ja tu nie wejdę. Co się stało? Ja jestem niewierzący. Ja też. Tak? Niemożliwe. A co się stało z tą figurą? Pękła podczas burzy i... Rany boskie! Jestem stryjem tej panny, a synem pana. Ma się tę rodzinę. Mówiliście o rzeźbie? Pogruchotana. Tak jak pan. Ja się tylko uderzyłem. No ja to zauważyłem. Widzi pan, to są portrety fundatorów. A to miał być Franciszek z Asyżu. Stała pozycja stryja. Rzeźbił go miejscowy artysta, ale nie wiedział, jak wyglądał Franciszek i dlatego wyrzeźbił go na obraz i podobieństwo pana. Nie wiedział, jak wygląda Franciszek. A skąd wiedział, jak wygląda Bóg? A to już jest inna sprawa. Widzi pan miejscowy proboszcz, który tutaj był 150 lat temu, opisał pana Boga bardzo szczegółowo. To był podobno bardzo piękny poemat. Niestety zaginął w czasie okupacji, jak wszystko inne. Oj, stryju, czy stryj musi zawsze wszystko objaśniać i wyjaśniać każdemu i... Bardzo cię przepraszam, ale młodzi powinni wiedzieć dużo. Dużo więcej niż my. W każdym razie. Teraz o gołębiach. Gołębie odrapują mi wieżę, muszę ją czyścić. Widzisz? Chociaż żal mi ptaków. Tu mam mieszkać? Nie tu. Mieszkał będzie pan, to znaczy...
To znaczy... Tadeusz Rusin, przepraszam. Katarzyna, tutaj jest twoje miejsce, wszystko potrzebne znajdziesz na górze. No bo ja nie jestem całkowicie z Warszawy, ja studiowałem tylko, a pochodzę także z małego miasteczka, tak jak i ty. No i tutaj muszę, to znaczy chcę doprowadzić całe to nieporozumienie z młodzieżą do jakiegoś ładu, do... Wiem wszystko. Jak to wszystko? No, wiesz o tym twoim spotkaniu z młodzieżą, wiesz, to jest małe miasteczko, tej ściany mają uszy, drzewa mają oczy, kamienie posiadają wen. Ale ja bym chciał to wszystko sam doświadczyć, no i do tego zebrania muszę się jakoś przygotować. Nie, no rozumiem. Śmieszne. Ale najpierw kąpiel, potem pozaklejamy te głowy, a potem spać. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ja tu jestem? No czym zwróciłem twoją uwagę? Czy możesz mi powiedzieć? Czym? A może to jest moja tajemnica? Odwagą. Odwagą. Ja największy twórz świata. Oj, nie lubię, jak człowiek mówi o sobie. Człowiek niech myśli o swoim człowieczeństwie. Jesteśmy zwierzętami. Dzień dobry. To właśnie ja jestem... Tak, wiem, ale mówię pan. Myślę, że nikt na to spotkanie nie przyjdzie. Rozplakatowane to jest, komunikaty w radio węźle idą, ale tu nikogo takie rzeczy nie interesują. O, może przyjdzie kilku starszych. Młodzi to przychodzą tylko na potańcówki. Popić w kącie, potem się pobić. A po co oni się tak biją? A nie wiem. Dla draki chyba nie, albo żeby wszystko popsuć też chyba nie, może z nudów. Mnie nie zaczepiają, bo ja staram się nic nie robić, co ich drażni. Ale był to taki mój poprzednik. Dostał tak koszmarne baty. Przeraz na zawsze mu się odechciało działalności społecznej. Oni tu wszystkich tłuką, jak im się coś nie spodoba. To oni? No jak to kto? Motorowcy. Tak ich tu nazywają. A oni nazywają się 5,5 bladego Józka. Niech pan zobaczy, co my tu mamy. Tak, to bardzo piękne. Tu się nic nie chce kleić. Jak się raz coś zrobi, to zaraz się rozpada, bo nikt o to nie dba. 5,5 bladego Józka? Ja tam się na tym nie znam. Będę tu tylko, dopóki kogoś nie przyślą na moje miejsce. A wracając do sprawy tych młodych, bladych Józków. Bo w gruncie rzeczy to ja jestem zootechnikiem. Piszę pracę o wpływie koloru i innych czynników u krowy na zachowanie się byków. Dlaczego, niech mi pani powie, nie udało się stworzyć czegoś w rodzaju grupy aktywu? Czemu nie nawiązano z nimi kontaktów jakichś? Może oni chcą wszystko zrobić za jednym zamachem? U nas wszystkich prześladuje niecierpliwość, jak już to już na całego. Idealna praca, idealne warunki, a ludzie to nie masa plastyczna, z której się formuje misie. Na te kupę żelastwa. Widzisz? Chodźmy tam, chciałbym z nimi porozmawiać. Po co? Sama mogę ci odpowiedzieć na wszystko. Wszystko? No dobra, będę się pytał ciebie tak, jakbym się ich pytał. Dobra. Na przykład, gdzie pracujesz, stary, i po co? Pracuję na budowie, stary. A po co? Tak. No, bo lubię budować, wiem, że tak trzeba, nie? Tak. A czy należysz do jakiegoś związku, do jakiejś organizacji? Nie, na razie mam bardzo dużo różnych obowiązków. I to jest bardzo poważna decyzja, nie? No. A co sądzisz o życiu, stary? Życie. Życie to jest życie. To jest piękna i cenna rzecz. I trzeba je szanować. No, można powiedzieć jak forsę, nie, stary? Nie, no, co ty wygadujesz? Chyba jakieś kpiny żartujesz. Ja? No co, ja żartuję? Mnie się pytasz? Przecież mówisz stary, bracie, stary mówi. Nie, no dobra, jedźmy dalej. A co sądzisz o miłości? Ja? Tak. Nie, ty, oni. Aha. Miłość to jest poezja. A poezja?
Poezję? Tak? To są książki. Książki. Nie, no to ja już nie wiem, gdzie ja jestem. No, jesteśmy w lokomotywie. Jak chcesz, możemy pojechać. Pojechać? Ja? Nie, nie chcesz, to ja sama pojadę. Nie no, zwariowała. No dobrze, możemy jechać. Ale po co? Nie wiem. Tak, dla samej jazdy. Zastanów się. A to co, kolego, ma znaczyć? Czyżbyśmy się umawiali? No, motor. Co motor? Jak to co? Harley motor. Faktycznie, jest to motor. Ta, to jest to, o czym wszyscy marzymy. Ajajajaj, panowie, ale to jest maszyna. Nic takiego, znalazłem grata na wsi w stodole u dziadka. Siedział tam pod sianem i marzył. Ty. Czy maszyna może marzyć? Chyba tak. Myślę, że tak. Jasne, że marzy. Bo na serce maszyny nawinięte są wstęgi wszystkich. Wstrząs. W tym sęk, panowie, że nasze motory najczęściej o tym marzą. Nieraz się trzeba przez tydzień po łokcie urobić, żeby się raz przez miasto przejechać. Dobra, dobra. A maszynę masz w porządku. Popracujesz jeszcze trochę i będziesz nie do pobicia. Ale, ale, gdzie jest ta dziewczyna, o której mówisz, pół miasta? Cii. Właśnie tu jest i czeka. Halina! No i co mi się tak przyglądacie? Pierwszy raz się widzimy, czy jak? Powiedziałbym, że obie maszyny są na miejscu. Tak myślicie? Coś mnie tu jednak martwi. Na początek weźcie te brudne łapy. Tyle młodzieży przyszło jak na potańcówkę. To bardzo dobrze, doskonale. A ja nie wiem, czy to jest tak dobrze. Proszę bardzo. Dzień dobry. Przepraszam najmocniej, proszę mnie zapytać. Dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Rusin. Dziękuję. I jestem właśnie tym człowiekiem, który napisał artykuł o waszym społeczeństwie, o waszej młodzieży. Może zaczniemy od tego, że ponieważ w moim... Halo, kawa dla prezydium. Cicho. No co cicho, co cicho? Ponieważ w moim artykule na podstawie listów od mieszkańców poruszyłem niektóre problemy nurtujące tutejsze środowisko, a szczególnie środowisko młodych, więc może zaczniemy od tego, że opowiecie mi szerzej o tym, co was nurtuje, co wam się nie podoba, co chcielibyście zmienić. Tylko proszę śmiało, czekam na pytania. Ja też poproszę małą kawę. Nie znacie dnia, ani godziny. No więc, czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania? Słucham. Są. Proszę. Jakie są nazwiska tych, co pisali te listy? To są nazwiska znane redakcji. Żadnych anonimów nie uwzględniamy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzięcioł chcę mówić. Chcemy wiedzieć, kto pana tak urządził. Gadaj! To pytanie uważam za nieistotne. A ponieważ nie ma żadnych innych pytań, może zapoznamy się z moim artykułem. Czy ktoś czytał to, co napisałem w Trybunie Młodych? Nikt! 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 Ja! Sami umiemy czytać! Sami umiemy! To się mądrzy! No. Kamienica jest w miasteczku. Człowiek chce mówić. Przerwać!
Aktorze, chciałbym zapytać, czy oni dorośli do dyskusji. Kto to taki ważny? I o co im właściwie chodzi? Pan to wie? Wiemy, o co nam chodzi. Nie, nie trzeba nam teorii, mamy jej dość. Chcemy wiedzieć, co jest co i kto jest kto. Tak jest! Nie będziemy wzdychali i patrzyli, jak inni rozbijają się samochodami. Owychają się i piją. I mają wszystko i wszystkich gdzieś. Nie wszyscy pracują, anioł! Cicho! Właśnie na pełnej kieszeni trzeba też zapracować! To nie wolno! Cicho, cicho! Proszę o głos. A co byście, smarkacze, zrobili dla tego kraju, poza tym, żeby się urodzić? Po co ta mowa? Uczymy się od starszych! Pędko się śledzi! No jasne! Całe szczęście nic się nie stało. Myślałam, że będzie gorzej. Czułem, że jesteś nie w porządku, więc kiedy to światło... Ale mam nadzieję, że ma pan już dość. Nie. Nie będę miał dość. Ale powinniście może porozmawiać z towarzyszem Czerkałą w powiatowym komitecie. Może on coś pomoże. Za tym, że ksamsą czeluścią oślą kupę. Kupę. Jedne. Albo dwie kupy, a czeluścią oślą zabiłem 1000 mężów. Uważaj, ty czytasz Biblię. Tak, to jest najkrwawsza opowieść ludzkości. Niech Józef zgasi światło i zamknie zakrystię. Nasunęło mi się pewne pytanie. Czy, przepraszam, czy ksiądz zna tych młodych ludzi na motorach? Znaczy ich znam. Trudno powiedzieć tak i trudno powiedzieć nie. W każdym razie wiem, że ich religia nie jest podobna do żadnej z tych, które znam. Jak to religia? Czy to jakaś sekta? Nie, broń Boże, to są ludzie pełni niepokoju, którzy nieraz blądzą i to nieraz bardzo. No właśnie, chciałbym trafić do nich, do ich serc. Szukam drogi, proszę księdza. No, jakaby to nie była droga, musisz być mocny. O, Katarzyna wie o tym więcej. Wiem. No właśnie. A ciebie co łączy z tą bandą? Po pierwsze, to nie jest żadna banda. A o drugim nie chce mi się mówić. W porządku, zgadzam się. To nie jest banda. To nie są źli ludzie. Robią co chcą, jeżdżą gdzie im się podoba, wymierzają kary komu uważają, nie słuchają nikogo i niczego. Terroryzują miasteczko. No w końcu ktoś pisał te listy do redakcji, prawda? Oczywiście wszyscy powariowali. Dlaczego ty musisz mówić, że kilku ludzi, trochę inaczej ubranych, inaczej myślących i inaczej postępujących, to już banda, musisz tak mówić? Nie, nie muszę, ale to jest coś w tym rodzaju. Dlaczego wy... Dlaczego? Jeżeli ktoś inaczej chodzi, mówicie kulawy. Inaczej śpiewa, mówicie wyje. Inaczej tańczy, mówicie paralityk. Ma inne włosy, mówicie brudna małpa. Dlaczego dla was człowiek to kapelusz i garnitur? Dlaczego każdy problem zaczyna się od okupacji i jest nie do rozwiązania? I dlaczego musimy patrzeć na to wszystko? Katarzyno, kto to jest to twoje my, wy? Kto? W tej chwili ty i ja. Przepraszam, szukam towarzysza Czekały. Czy pan mógłby... Czekała? Tak. Zaraz, zaraz. On jest tam wysoko. Towarzysz Czekała? Nie, mało lepszy. No właśnie, szukam towarzysza Czekały. On jest tam, wyżej. Dziękuję. Jest Czekała? Ty tu pracujesz? Niemożliwe. Co niemożliwe, co niemożliwe. Praktykę tu odbywam, towarzyszu dziennikarzu. Szukam towarzysza Czekały. On jest na samej górze, najwyżej. And how does it look on a hole? From here, you can take a view on the whole FO works. I'd like to conclude our excursion with that. Well, well, it's impressive. And those burning chimneys are... It's the last year they're born. We'll take the opportune decisions. Well, yes,
It's no use to waste so much money. That's just why you are here. I see. Excuse me. I suppose I won't be impertinent. I'm from the press. I'd like... What paper are you from? Trybuna Młodych. Zaskoczył mnie pański angielski. Zaraz będę z panem rozmawiał. Pożegnam tych ludzi. Well, thank you very much. That's all. Tak jest. Ja wiem, rozumiem, że to nie jest ani łatwe, ani takie proste. Patrzę na was i przypominam sobie moje początki. Bo dopiero była tutaj koło myjka. Ja nie chcę im dawać recept na życie, nie o to chodzi. Przyjechałem tutaj i zostałem zaskoczony, a... Dacie radę. Przyzwyczailiście się myśleć o nas... A, głucha prowincja. Ale te motory, te stroje, te ubiory i w ogóle cała ta afera. Nic nie rozumiem, a co pisać. Tak, różnie ludzie na to patrzą. Jedni rwą włosy z głowy, inni się śmieją. Młodzieżowe organizacje milczą. Mówi się, że to zjawisko nietypowe, marginesowe. A ja myślę, że motor i te inne rekwizyty działają jak narkotyk. Tak jak parę lat temu gitara elektryczna. Naoglądają się filmów, czasopism, usiłują coś zrobić. Głucha prowincja, macie rację. Ja mam, ale oni jakie mają rację. Na pewno, młodych trzeba próbować zrozumieć. Nie sądzę, by działali bezmyślnie. Są momenty w życiu ludzi, że każdy bunt przeciwko czemuś uznanemu jest cenny. W tym są jakieś odruchy sprzeciwu przeciwko starym nawykom. Staram się dotrzeć do źródeł tego pomieszania. Wiecie co, redaktorze, przyznam się wam tak całkiem prywatnie, że czasami zazdroszczę dziennikarzom. Dziennikarzom. Nie bardzo rozumiem. No nic, taka słabość. Ale życzę powodzenia. Gdy jeszcze raz będziecie pisali o naszym mieście, nie zapomnijcie o tych młodych, którzy są chlubą naszego kombinatu. Nie zapomnę. Jakby to wyglądało? Do widzenia. Do widzenia. Powoli rozumieć, o co tu chodzi. Tak, na pewno sam tego chciałem, a nawet byłem dumny, że to mnie przypadła taka praca. Takie zadanie. Na dumę jeszcze masz czas. Po przyjeździe do tego zakichanego miasteczka, które modernizuje się na gwałt, gdzie jednocześnie dawne tradycje są mocno zakorzenione, poczułem się tak, jak ktoś w śliskich butach na pojedynczej krzewie. Rwącej po nieznanej, burzliwej rzece. Jak zawsze przesadzasz. Nie jeden raz przyjdzie jeszcze mi stanąć przed czymś, czego nie będę znał. Nie będę wiedział, z której strony i jak to ugryźć. Ale czuję, że nie mogę wycofać się z całej tej afery. Gdybyś przestał być papierowy. Niech mnie stąd wywiozą karetką pogotowia, sam nie wycofam się. Boję się. To prawda. Ale nie mogę stchórzyć po prostu dlatego, że... Kilku młodocianych popisuje się przed miasteczkiem, korzystając prawie zupełnie z bezkarności z jednej i obojętności z drugiej strony. Cześć obywatelu! Pan wchodzi, że zabierzemy cię na wycieczkę. Dobra, zapewnimy atrakcję, siadaj.
Wiecie, że tego nie lubię, to pierwsze. A po drugie... taki wóz mają. Zamknij się. To w takiej sytuacji sobie poradzą. A po drugie mówiłam wam, koteczki, że ten pan jest pod moją opieką. Mam wam to inaczej tłumaczyć? Nic się nie stało. Niewinne zabawy. Zamknij się. No, ty... Co? Gówniarze. No co się gapisz? Siadaj. Wy, panienki, do wozu. Dziękuję, pani. Czułam się okropnie. Cicho, pan. Gap się. Poprowadzisz. Napiłem się tej benzyny przy spuszczaniu. Słyszałaś? Tak. Słuchaj. Tadeusz! Czego słuchać? Coś z motorem? Nie! Czy byłeś kiedyś zakochany? Mów głośniej, nic nie słyszę! Czy byłeś kiedyś zakochany? Nie wiem. Chyba nie. No więc? Panowie, no nie mogę. Normalne przedstawienie. Oni tam jak zwykle nic nie wiedzą. Pytali o coś? Pytali, co robiłem, jak robiłem, kiedy robiłem, z kim robiłem, co jadłem, co piłem. W kółko i w kółko. Ja mam kołowaciznę, ty masz kołowaciznę, on ma kołowaciznę, my mamy kołowaciznę. Ale do rzeczy. Konkretnie, o co chodziło? O ile w ogóle mogłem się domyśleć w tej powodzi pytań, to o co? O wczorajszą hecę na szosie? Nie. Temat... Stroiciel fortepianów. I jego ponura śmierć. Sprawa ponura. Nie szkodzi. Pytano to już nas wszystkich. Więc nic groźnego. Niezła dzisiaj pogoda. Nieprawdaż? Wspaniała, mamusiu. Jak się czuje ten twój model, ten wynalazek pod twoją opieką? Ty chyba żartowałeś z tą opieką. Lepszego dziwaka trudno znaleźć. Jest to ubiór naszych czasów. Wiecie, co wam powiem? Jesteście bandą niedorostków, do tego idiotów. Wydaje wam się, że jak przyjdziecie przez miasto na tych swoich pierdziałkach, to już świat jest wasz. A ten model, jak go nazywacie, pokaże wam jeszcze, co potrafi. Zresztą już wam pokazał. A cóż nam on mianowicie takiego pokazał? Że się was nie boi. Mało? A reszta? Należy się reszta. Że się niczego nie boi, rozumiesz, baranie? Nie wyjdziesz ze mną na podwórko, bo jesteś zwykły wieśniak i zrobiłabym z ciebie kotlet. No a on? On? On może zrobić skok, o jakim wam się nie śniło. Nawet w biały dzień. To są sprośne żarty, droga mamusiu. Czekaj. Niech zrobi. Trzymam zakład. Również trzymam to trzymadło. To będzie skok, o jakim się nikomu nie śni. Czekam. Cały jestem w nerwach. Skok w sam środek wyobraźni. Co mam robić? Najpierw ja podejdę do strażnika i zajmę go byle czym. Zimno? Jak diabli, nie? Aha, tak jest. Jak diabli, panienko. Zapali pan? Aha. Sporta, panienko. Tymczasem ty musisz wejść na podwórko. Pali się? Mhm. Po drabince, po bzym
zdarzy, dostaniesz się do okna. Tylko nie oglądaj się. A ten karabin strzela. Tak jest. Jak armata, panienko. Okno jest otwarte. Tylko musisz w to uwierzyć mocno. I nie wygłupiaj się. Łazi jak trzecia płeć. Nerwem. Robi co chce. Ale on tylko pozuje. Zakład jednakowoż wygrać może. W środku możesz sobie robić, co ci się żywnie spodoba. I nie przejmuj się tymi... I nie przejmuj się, że to nieprawda. Że to tylko heca. Myślę jednak, że nie powinieneś przeciągać strun. Jeśli ludzie patrzą, to nic nie szkodzi, niech patrzą. Jeśli ty mocno uwierzysz w to, co robisz, oni uwierzą tak samo. Był tu czy nie był? No, jak jest, to chyba był. Co za porządki, nawet mu butów nie włożyli? 20 minut pozowania. Każdy by to zrobił. Trzymam za słowo. Zrobisz? Jak zechce. O. To jest duszko reklama. Reklama jest tylko. Ciekawy. To uważajcie, sam teraz wykombinuję. Panie! 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 Złodziej! Złodziej! Spokój się, zostawiaj, co się wygłupiasz. Pewnie, że... No i co? Żeby mieć nieograniczoną wyobraźnię, trzeba mieć, jak się okazuje, stalowe nerwy. Tak myślisz? Patrz, co ja zrobię. Ale egzemplarz. Sąd wyprawia. Zaraz tamtąd zleci jak nieposłuszny anioł. Ty, mamusiu, powiedz mu lepiej, że w tym domu są schody. I winda. Ja mu powiem. Ty! Na miłość boską! Cicho! Przecież to nie lunat. Wietrzy się z Kubany. Czysty wygłup. Każdy może. Wlezę 10 razy wyżej, jak zechce. To władz. No, ja nic takiego pod ręką. Jak wybudują, możesz mi przypomnieć. Weź skalp! Co skurczybyk jak boga noga, co za... Paskudny kawał by ciął, ty byś na to nie wpadł. Ja? Bracie, jak ja wam pokażę popis, to siwiejecie, panowie. Albo się stentegujecie, panowie. Pokaż. Nie teraz. Teraz jak go złapię, to go przenicuję. Tak mi gra na nerwach, że nie ręczę za siebie. Jak reflektory
musiałem coś zrobić. No musiałem. Nie lubię takich wygłupów, ale tu to co innego. Wiedziałam, że to nieprawda, ale przeraziłeś mnie do granic wytrzymałości. Serce wpadło mi do buta. Efekt był piorunujący, nie? Ale ty jesteś jeszcze dziecinny, tak samo jak oni. Tak samo? Goń mnie! To sen, barwny jak ta, obłędna. Przepraszam. Przepraszam, co znaczy posłać komuś blachę? To jest takie uderzenie. Skąd to przyszło do głowy? A zaprawić kogoś bykiem? Skąd ty to wziąłeś? Znam jeszcze wiele takich innych określeń. A o co chodzi? O, nie, stało się tylko kilka. Wiesz co? Wytłumaczyć sobie, jak będziemy razem w domu. Ale i jedno. Pod jednym warunkiem, żeby tłumaczyć mi skąd takie zainteresowanie tymi sprawami. A wiesz, pamiętasz tę prywatkę? No? Znalazłem tam właśnie taki zeszyt, w którym były różne określenia, między innymi pisało zaprawić kogoś bykiem, to znaczy kogoś, dając mu do podtrzymania coś, co zajmie mu ręce, na przykład walizkę. Kiedy ma zajęte ręce, natychmiast zaprawić go bykiem i pozwolić wstać, uważać na prawą rękę. A to jest właśnie ten zeszyt. Pamiętnik maturzysty. Tak tu jest napisane. To jest to, o co pytałeś. To jest blacha w czoło. Trzymaj. Co jeszcze? Aha. To jest byk. To jest waga. To jest strzelec. To jest rak. A to jest panna wodna. To jest jak się ktoś kogoś boi. Jestem trochę zaskoczony. Uważaj, bo się rozpłaczesz. W walce. A to jest walka. Dać się zaskoczyć to najgorszy błąd. Ale to ostatni raz. Ostatni? Przysięgam, że ostatni. Ja się tego wszystko nauczę. Dobra. Rozbieraj się. Punkt pierwszy twojego pamiętnika, jak bić mniejszego. Uwaga, mogą być sprytni i złośliwi. Nie, to nas nie interesuje. Punkt drugi, walka nogą. A więc uważaj, musisz patrzeć przeciwnikowi prosto w oczy, względu na to, co się będzie działo. No, broń się, nie uciekaj. Za nogę, tak, podchwyt lewą ręką, a teraz tak, w ten sposób. Prawo nakładka, teraz skręt i gwałtowne pociągnięcie do góry. 3, 4. No tak, a teraz zegnij nogę i za głos. Proste? Niby proste, ale to mi musi wejść w krew. Dobra, a teraz uważaj. O! Uczysz się niezwykle szybko. Dobrze. Nie spuszczaj mnie z oczu. Trochę jest mi głupio, że to tak z tobą. Niech ci będzie jak chce, żebyś tylko to dobrze robił. Dobrze. Tylko trzeba młodyć do leku częściej schodzić z linii ciosu. Rozumiem. No, na dzisiaj dość.
Się nie przewróciło w głowie, to dostaniesz nauczkę! Basio, nie wysilaj się! Ty, Basio, teraz nie warto, zostawmy go na potem! Nie, załatwię to teraz. Gdyby nie ona, to byś tu nie zdzierżył! Trzymajcie tego idiotę! Czy się zupełnie powariowali, czy już wam na niczym nie zależy? Jak nie to tutaj? Tak nie dotykaj, co? Broń się! Ty! Ja nienawidzę tego szamba! Gdyby nie ona, to byś tu nie wytrzymał ani godziny! Dobra. Ty, bracie, nie wyjedziesz! Ja zrobię, że to będzie ucieczka! Nie wiadomo, co nie ucieknę! Zostanę! Złap go na linę! Złap go sam! Basior! Zostaw go w spokoju! Co, i ty też? Ja też! Tadeusz, nie bój się! On się ciebie boi! Bij, jak cię uczyłam, no! No, to? Ale ci udowodniłem! Cieszysz się! Zaraz ci przejdzie! Może mi przejdzie! Ale ja nie potrzebowałem skoków na sklepy! Ani kukieł spadających z dachu! No i kim ty jesteś? Basior! Zostaw to raz i na zawsze! Nie będziesz szefem! Macie dość? Tego to już bardzo dość. Jeszcze dzisiaj stąd wyjadę. Też wyjadę. Tylko coś przedtem załatwię. Bijesz szefa? Oczywiście, jeśli chcesz, zostać i pilnować tego bałaganu. Mogę. Nie wierzyłem, że przyjdziesz. Ale jestem? Tak. To było błogosławieństwo. Wyjechać by stąd. Gdzie wyjechać? Byle gdzie w świat. Byłoby to piękne szaleństwo. Są na pewno na świecie wspaniałe budowle,
alkohole, kolorowe ptaki, jak brazylijska flaga. Jak co? Dlaczego tak powiedziałaś? Nie wiem, tak sobie. Że to jest kolorowe? No może jeszcze twoje oczy. Może się zdarzyć, że mnie ta przeklęta zima to wyjadę. Ja też na rany Chrystusa. Tak, tylko że na 101 kilometrze wysiądzie ten twój grat. Ta twoja maszyna. To fakt. I co zrobisz? Będę czekał. Będę czekał, aż minie mróz. Będę czekał na lepszą maszynę, psia krew. Na fortepianie. Jeżeli to się nazywa fortepian, to gram. Muszę ci powiedzieć, że mnie znowu zaskoczyłeś. I znowu błąd. Tak, błąd, ale miły. Słuchaj teraz uważnie. Pytałeś kiedyś, co mnie łączy z tą bandą? Na razie wiem, co cię nie łączy. Zawsze, to znaczy od dawna, marzyłam o tym, żeby być chłopcem. Mimo, że jednak było to niemożliwe, za wszelką cenę szukałam ich towarzystwa, chciałam im dorównać. Nawet nie wiem, jak to się stało, że mnie uznali. Przez pewien czas byłam nawet ich szefem. Ale to była tylko taka dziecinna zabawa. Teraz nasze drogi jakby się trochę rozeszły. To tyle. A teraz... Teraz ja ci zadam jedno pytanie. Głupie pytanie. Czy ty myślałeś kiedy o mnie? Tak, myślałem, oczywiście. Ale czy myślałeś o mnie tak, no wiesz, tak jak się myśli o kobiecie? Tak. Czy ja wiem? No, taki byłem zajęty tymi swoimi sprawami teraz. Ale czy ja ci się podobam? No powiedz. Tak. Bardzo. Zwłaszcza kiedy pokazywałaś mi te sztuczki. Teraz też. A powiedz mi jeszcze, czy widziałeś kiedyś dziewczynę? Taką, jaką... Taką, jaka jest naprawdę całą. Nie. W ogóle nie. No a ty? Nie? Nie? Też nie widziałam. A chcesz? Ja. Tak. A ty? A ty? Tak. Tak. Wiesz co? Zróbmy to razem. Rób to, co i ja. Cała jestem przepełniona wzruszeniem. A ty?
Nie wiem. Ale dzieje się ze mną coś... coś dziwnego, czego nie potrafię wytłumaczyć. Czy ty... czy ty jesteś... zimna, czy... Twarz pieczy mnie od ciepła. Nie jesteśmy zwierzętami. Nie jesteśmy. To ja to powiedziałam? Czy to? Powiedziałeś to ty. Dziwne i śmieszne. Powiedziałam słowa, a już nie rozumiem ich sensu. Jesteśmy blisko szczęścia. Tak blisko. Zerwać z mieszczaństwa. I bylibyśmy zupełnie wolni. To też jeszcze nic nie znaczy. Wiesz? Gdyby ktoś dał mi jakąś szansę, to patrz. Tymi najzwyklejszymi rękami zbudowałbym raj naokoło. Dla ciebie. A dla innych? Dla innych innym razem. Dziś mam chyba prawo coś zrobić dla siebie. Sądzę, że każdy ma raz w życiu takie prawo. A jeśli ktoś chce mi je odebrać, to wtedy może nawet zabić i powinno mu być wybaczone. Stało się w tobie coś bardzo dalekiego. Poznaję cię, jaka jesteś, coraz bardziej. Jaka jestem? Przepiękna. Ciepła i dzika jak łąka. Jak las. Tu, jeżeli bym szedł albo jechał, to byłyby góry, w nich niebieskie jeziora, zimne źródła, przełomy, zakamarki, rozległość. Między pagórkami twoich wzgórków pojawiłaby się stęga Wisły rzeki. Płynąłbym wraz z nią aż do zagubienia, do Gdańska. Płynąłbym krwią, żeby zacząć żyć od nowa, żeby się stać. I stajesz się z każdą chwilą. Przy tobie, chociaż jesteś słabszy, czuję się bezpieczna. Po raz pierwszy od wielu dni bezpieczna. Pragnę być z tobą zawsze. To kretyństwo. Robią mnie w konia. No jestem wnerwiony jak... No krew mnie zalewa. Wyglądasz raczej jak szef bandy. No ja nie chcę. Rozumiesz? Nie! Nie chcę! Nie! Nie chcę! Nie! Nie! Mam motor. Mam ciebie. Nie masz? Nie przeszkadzaj. Każą mi pilnować tego bałaganu jak dziecku. Ja to robię, idiota. Ale ty jesteś dziecinny. Uważasz? Chciałbym ci opowiedzieć wiele rzeczy niezwykle pięknych. A czuję tylko pustkę, jak tu dookoła. To dobre miejsce, żeby wyobrazić sobie koniec wszystkiego. Przejdźmy się. Co ty zamierzasz? No chodź. Chcę ci ofiarować jeden piękny kwiat płonący.
Jacek! Jacek, co ty? I czym my teraz wrócimy? I czym? I dokąd? Węszysz? Węszysz? Człowieku? Nic. Nie wywęszysz. Nie zburzysz spokoju wiecznego. Zenobiuszu! Zenobiuszu! O Boże, dlaczego ja się go tak boję? Zenobiuszu, coś tu czuć. Jakby zapach palonej gumy. Siadaj, jedz i pij, Zenobiuszu. Wszak to jest ostatnia wieczerza, po której czeka cię długa droga. A, nigdzie nie idę. Dziś o świcie pojawił się stroiciel fortepianów. Stał i patrzył przed siebie, w twoją stronę. Nieprawda. Syniabła. Nieprawda, ja... Ja widziałem w jego oczach śmierć taką. O, cholera, ja widziałem, jak duch jego wyszedł z niego. Ja widziałem to wszystko wtedy o świcie. A ty mu zadałeś śmierć. Syn diabła i czarownicy. Nieprawda, nie ja. Nie. Zań! I idź. Dokąd mam iść? Ku swemu przeznaczeniu. Chwileczkę uwagi. Orkiestra tuż. Teraz zabierze głos redaktor Pisma Młodzieżowego Trybuna Młodych, pan Tadeusz Lusin. Prosimy, panie Tadeuszu. Chciałbym wręczyć nagrodę naszemu zasłużonemu działaczowi młodzieżowemu, koledze Jerzemu Szyszkowskiemu. Prosimy. To za wasze osiągnięcia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję koledzy. Ja nie umiem ładnie mówić, ale... No dziękuję. Postaram się, żeby wszystko było jeszcze lepiej. No. A teraz prosimy na naszą scenę kolegę Józefa Dębka, który poprowadzi nowy konkurs zręczności. Uwaga, Dębka! Nie, to są nasi. Jednak ten wychowanek mamusi, mimo że się napił benzyny, niczego się nie nauczył. Patrzcie, do czego doszło. Przyjeżdża facet, który chce potrząsnąć światem, a stać go jedynie na to, żeby sobie urządzić zabawę z jajami. Dobrze, dobrze. A ty czego chcesz? Jakie są twoje propozycje, co? Nie wiem. Jeszcze tego nie wiem. Ale wiem, że jak wsiądę na motor, to mnie nie obchodzą takie bzdury. Obawiam się, że to jest mniej. Jeszcze mniej. Znacznie mniej. On przynajmniej wie, czego chce. No, tutaj potrzebny byłby kataklizm. Mam tego dość. Chodźcie, panowie, pokażę wam prawdziwą zabawę. No pójdź, narodzie mój. No pójdź. I tak wyprowadził Mojżesz ludzi swych z Egiptu. Dzieci.
Ja. To chodź. Padały zwęglone. To ja go znieciłem. Złapią mnie i powieszą. Jak powieszonego. Którego podniesiłem. Ludzie młodzi! Zwariował! Nie, ktoś się podniesie. Ale się bał! Synu, ratuj się! Po raz pierwszy tej zimy mamy ciepło. Pożar. Pożar. Jeszcze trochę. Dobra. Coś ryczy straszliwie, Maciej. Motory tak biją. Pamiętaj. Stało się to dnia 7 miesiąca 1, że wyszła z morza bestia ognista. Ja to czuję, ja to wącham, ja to słyszę. Dwóch nie wskoczyło 5, a wyskoczyło 4 tylko. Zawsze muszą. Dajcie motor! Nie da! Dajcie motor! Nie da! Dajcie motor! 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 Dajcie Wiem, wiem. Tylko dziwi się, co my tu jeszcze robimy. Oglądamy przecież ogień, Macieju. Siedź! Tadeusz! Tadeusz! Jest motor! Jest motor! Jest motor! Jacek, gdzie jedziesz, wariacie? Zaraz! O co chodzi? Nie chcieli ratować swojego towarzysza Mateuszu i narobili w spodnie? Trzymaj się.
powiesił! Jezus Maria! O Jezus Maria! Jakiś pan się powiesił! Nie teraz. Odwróćcie się! No już, albo zasłońcie oczy! Ciekawe, kto to taki? On ma buty grabarza! Kto go teraz pogrzebie? A teraz morał! Przyszedłem. To znaczy, że przyszedłem do ciebie, żeby... Pogadać. Wiem. Ale o czym? Ja nie jestem taki, za jakiego macie. Chciałem mówić, no wiesz. Aha. O życiu. O sobie. O miłości. O wszystkim. Tak? No więc będziesz mówił. Tyle, ile trzeba wiedzieć o tym całym bałaganie, to sam wiem. Teraz się. Cześć. Chwileczkę. Powiedz mi, co cię gryzie. Czekam. Mam do ciebie interes. Ja też. Domyśliłem się. Ja też mam kilka pytań. Musimy ci podziękować. Musicie, czy... No, musimy. Nie słuchaj go. Zgrywa się jak zawsze. Niczego się nie nauczył. Nikt z nas nie jest czysty. To brzmi śmiesznie, ale dziękujemy za harcerza. Rozumiesz nas? Rozumiem. To tyle, co macie mi do powiedzenia? Nie. Na początek zerwaliśmy z całym tym basioryzmem. To znaczy ja za niego nie ręczę. Mówicie to wszystko poważnie? My tak, a ty? Nareszcie widzę was wyraźnie. Za parę miesięcy albo lat. Rzucicie te wasze motory. I co wart jest ten wasz cały bunt? No powiedz, co jest wart. Ciekawe, co ty powiesz. Słuchajcie, co powie ten profesor od ideologii. Widzę was. W garniturach, z grzecznymi brzuszkami, z łysinami. A twój świat jest pełen nieprzeczytanych gazet. A wasz świat widzę czyściutki jak ubikacja w nowoczesnym klasztorze. Świat pełen lodówek. Albo tranzystorów, robotów, mikserów, pełen zdrobu, samochodów, urzędów, uśmiechów i pełen kaca po niespełnionych marzeniach. Co chcesz, jacy mamy być? Ja nie jestem aptekarz ani ksiądz. Ja nie mam gotowych recept. Ale myślę, że wariatom i filozofom jednakowo dobrze zrobi zimna kąpiel. I taki jest morał. Zrobię tak. Tadeusz! Ty też pamiętaj! Napisz o nas! Katarzyno! Ja czekam! Przyjadę! Spotkamy się tam, gdzie zawsze! I chcecie zobaczyć jak kiedyś!